Dobra, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że włączyliście ten filmik, bo nie potraficie zmotywować się do ćwiczeń albo nie robicie tego regularnie. Jeśli tak, to bardzo dobrze trafiliście, bo właśnie dzisiaj opowiem o tym, co zrobić, żeby polubić ćwiczenia, zacząć robić to w miarę regularnie i jak sprawić, żeby treningi stały się jakąś tam częścią naszego życia. Ciekawi? To lecimy! Hejka, tutaj Marta z Codziennie Fit i pogadamy sobie teraz o tym, jak zwiększyć naszą aktywność w ciągu całego miesiąca, zacząć robić to regularnie i przestać traktować to jako męczarnię i coś, co po prostu musimy robić, żeby być fit, a bardzo tego nie lubimy. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie do końca, bo mam kilka sposobów na to, żeby tą aktywność chociaż troszkę polubić. Pierwszy sposób jest bardzo prosty, a nikt o tym nie mówi. Zacznij robić coś, co sprawia Ci przyjemność. Niekoniecznie musicie chodzić na siłownię, niekoniecznie musicie iść na zajęcia fitness, trenować z moimi filmami albo, nie wiem, biegać. Zacznijcie robić coś, co rzeczywiście sprawia Wam przyjemność. Jeśli to jest rower, to idźcie na rower. Jeśli to są rolki, to idźcie na rolki. Jeśli lubicie kręcić hula hop w czasie oglądania serialu, to zacznijcie to robić. Jeśli lubicie chodzić na spacery, a macie przy okazji psa, więc i tak musicie to robić, to po prostu to róbcie. Trening, ćwiczenia to niekoniecznie musi być typowy trening i typowe ćwiczenia. Na samym początku to jak najbardziej może być każda aktywność, która powoduje u nas ruch, czyli to, że się ruszamy, nasze mięśnie się ruszają, hulajnoga elektryczna nie jest aktywnością, to tak na marginesie. No, więc żeby w ogóle zacząć lubić aktywność fizyczną, to zamiast zmuszać się do rzeczy, których kompletnie nie lubimy i kompletnie nie czujemy, zacznijmy od tego, co lubimy i co sprawia nam przyjemność, ponieważ z biegiem czasu albo będziemy chcieli więcej, albo będziemy chcieli stać się lepsi, a żeby to zrobić, zaczniemy testować inne aktywności i robić inne treningi, bo będziemy mieli w tym jakiś cel. W związku z tym robienie na początku tego, co lubimy, sprawi, że potem zaczniemy lubić nawet treningi, a może jeśli nie lubić, to przynajmniej tolerować i nie będziemy musieli się do nich zmuszać. Druga rzecz. Urozmaicaj swoją aktywność. Jeśli cały czas robimy to samo, to nic dziwnego, że w końcu nie możemy się do tego zmotywować, nie możemy tego robić regularnie, bo po prostu nam się nie chce tego robić. Starajmy się urozmaicać nasze treningi, czasami robić po prostu inną wersję danego ćwiczenia, inną wersję danej aktywności. Jeśli raz biegamy, to później zróbmy marszobieg albo zróbmy interwały. Jeśli jeździmy rowerem, to raz zróbmy to szybko, a raz zróbmy to wolno, raz zróbmy to z koleżanką, a raz zróbmy to z kolegą. Chodzi po prostu o to, żeby dostarczyć naszemu też ciału, ale przede wszystkim mózgowi jakiejkolwiek formy urozmaicenia, dzięki czemu te treningi nie będą takie nudne i sprawią, że będziemy ciekawi tego, co nas czeka dzisiaj w naszej aktywności. Trzecia rada. Jeśli chcesz być regularny w treningach, to po prostu je zaplanuj. Planujemy spotkania, planujemy lekcje angielskiego, planujemy różne rzeczy na świecie, a nie planujemy treningów i to jest bardzo duży błąd, zwłaszcza jeśli nie po drodze nam do tej pory było z aktywnością fizyczną i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co robimy, nie wiemy, czy w ogóle chcemy to robić i na razie się wdrażamy i powiedzmy, że jesteśmy tak średnio entuzjastycznie nastawieni do treningów. W takim wypadku planowanie będzie jak najlepszą opcją, ponieważ mamy konkretną godzinę w ciągu dnia, kiedy trenujemy i dzięki temu to jest coś jak spotkanie, czego nie odwołujemy, więc jeśli ktoś chce się z nami umówić, my mówimy ok, pójdę za godzinę, ponieważ teraz robię trening. To jest świetna opcja do tego, żeby właśnie robić to regularnie, wdrożyć się w to i sprawić, że te ćwiczenia będą taką stałą częścią w naszym życiu. No. Jeśli chcesz polubić ćwiczenia i chcesz to robić regularnie, odlub ludzi i nie słuchaj ludzi, którzy mówią Ci, że coś musisz. Mam nadzieję, że ja nie mówię Wam, że coś musicie, ale wiecie, o co mi chodzi. Jeśli ktoś Wam mówi, że tylko aktywność X jest najlepsza i tylko ją robicie, a jeśli jej nie robicie, to na pewno będziecie, nie wiem, obtłuszczeni i w ogóle Wam to nic nie da. Albo jeśli ktoś Wam mówi, że jeśli robicie coś tam, to jest złe, bo powinniście robić coś innego, kopnijcie takie osoby w tyłek. Dlatego, że niepotrzebne Wam są osoby, które Was demotywują, zwłaszcza, że tak naprawdę dla naszego zdrowia najlepsza jest jakakolwiek aktywność fizyczna. Chodzi o to, żebyśmy się ruszali. A jak się będziesz ruszał, czy będziesz chodził na siłownię, czy będziesz bardziej jeździł rowerem, na wrotkach, biegał, skakał, tańczył, to już jest Twoja sprawa. Oczywiście, jeśli mamy jakiś typ treningu, który robimy często, dobrze jest włączyć ćwiczenia wspomagające, ale to jest inna bajka i umówmy się, jeśli zaczniesz ćwiczyć regularnie, to wrócisz i na pewno ja wtedy o tym opowiem. Na razie zajmijmy się tym, żeby w ogóle ten trening robić. Jeśli chcecie osiągnąć jakąkolwiek regularność w ćwiczeniach, jeśli chcecie mieć więcej motywacji,
Dołączcie do wyzwania, zacznijcie jakiś plan treningowy, zróbcie coś, co każe Wam coś robić, na przykład jednego dnia to, drugiego dnia to, wiecie, coś, co jest jakimś harmonogramem, dzięki czemu wdrożycie się w to i potem będzie Wam dużo łatwiej samodzielnie to utrzymać. Jeśli szukacie jakichś wyzwań albo darmowych planów treningowych, to znajdziecie je na moim blogu codziennie-fit.pl. Jak dołączycie do grupy na Facebooku Jesteśmy Codziennie Fit z Martą, to będziecie mieli też wsparcie innych dziewczyn i chłopaków z drużyny CF, którzy tak jak Wy też czasami nie mają siły do tego, żeby poćwiczyć. Nie chce im się, mają problemy, tam można zawsze napisać i ktoś Wam doradzi. A jeżeli chcecie też jakiś na przykład 8-tygodniowy plan treningowy, bo taki też mam, to wystarczy sięgnąć po moją książkę Motywator, tam jest plan na 8 tygodni, więc z filmikami, z ćwiczeniami z kanału, tutaj jest Codziennie Fit, więc to też jest sposób na to, żeby utrzymać tą regularność. Wszelkiego rodzaju wyzwania, plany, rozpisanie czegoś to jest świetny sposób na to, żeby osiągnąć jakąś regularność, a co za tym idzie, żeby mieć więcej motywacji do ćwiczeń. Ale ważna rzecz, nie zakładajcie za dużo, czyli nie róbcie czegoś takiego, że będziemy dzisiaj ćwiczyć od dzisiaj 6 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu, bo to nie ma sensu, bardzo łatwo się zdemotywujecie i sprawicie, że rzucicie to w cholerę po tygodniu i tyle będzie z tej motywacji. Zamiast tego zacznijcie na przykład od 2 razy w tygodniu, wystarczy tylko po to, żeby nabrać tego nawyku i żeby te ćwiczenia bardziej polubić. Odnajdźcie to, co lubicie i będzie dobrze. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli Wam się podobał ten filmik, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby wiedzieć więcej o zdrowym trybie życia. Ja nazywam się Marta z Codziennie Fit i sprawiam, że można żyć bez spiny i mam nadzieję, że mi to wychodzi. Na razie tak. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Hejka!